Identyfikator podmiotu SCP-111. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Wszystkie pozyskane osobniki SCP-111 przechowywane są w ośrodku 19, wewnątrz pleksiglasowego wybiegu o wymiarach 5x5x5 metrów. W wybiegu znajdować się mają elementy leśne, pozyskane z naturalnego środowiska życia obiektów. Temperatura habitatu oscyluje wokół 30 stopni Celsjusza. Karmienie odbywa się w odstępach tygodniowych. Podczas karmienia personel umieszcza 3 kg sałaty lodowej wewnątrz komory przechowawczej. Wodę zapewnia automatyczny system mglistości, który utrzymuje poziom wilgotności na 50%. Zarówno wody wymaganej przez SCP-111, jak i koniecznej do przeciwdziałania pożarom. Jeżeli osobniki SCP-111 się rozmnożą, personel musi zebrać wszystkie jaja i przenieść je do skrzydła badań biologicznych w celach zamrożenia. Opis. SCP-111 to prawdopodobnie sztuczny gatunek bezkręgowców, powierzchownie przypominających ślimaki. Dorosłe osobniki SCP-111 mierzą około 20 cm długości, 12 cm szerokości oraz 15 cm wysokości, jednakże dokładne pomiary są różne pomiędzy osobnikami. Osobniki SCP-111 różnią się od zwyczajnych ślimaków tym, że ich metabolizm jest ciepłokrwisty, mają złożone oczy, niewielkie rogi składające się z chrząstkowych łapek, wyraźnie wyższy iloraz inteligencji, pracownicy mogą zapoznać się z logiem testów w celu pozyskania przykładów oraz złożoną kręgową strukturą szczękową. Ponadto jaja składane przez osobniki mają wzmocnione osłonki. Najbardziej anormalną właściwością SCP-111 jest to, iż osobniki posiadają małe, puste torebki pod dolnymi szczękami, w których gromadzony jest metan pochodzenia trawiennego. Szereg wzdłuż tchawicy służy jako zapalnik dla gromadzonego metanu podczas wydechu. Podczas wydechu z pysku osobników wydobywa się niewielki płomień. Oddychanie ogniem ma zwykle miejsce podczas zaniepokojenia lub zdenerwowania, jednakże nie jest używane celowo w celu niszczenia, lecz jedynie jako ostrzeżenie. Ma to związek prawdopodobnie z ograniczonym rozmiarem torebek metanowych, które nakładają limit na możliwości wydechu ognia osobników, który wymaga zarówno czasu, jak i produktów skrobiowych, by móc wytworzyć płomień. Zachowanie SCP-111 jest różne od zwyczajnych ślimaków. Osobniki mogą m.in. wokalizować gwizdy i wycia słyszane przez ludzi. Wysoki poziom inteligencji dostrzeżony w testach, tak jak i... A rodzice dbają o młode. Młode zbliżają się do swoich rodziców, innych przedstawicieli swojego gatunku, a nawet naukowców. Zakłada się, że jest to przemyślana cecha opisana w dokumencie 111A, jako że oznacza ona, iż młode zbliżają się do swoich właścicieli. Historia. Dnia tego roku do organizacji przykrywki fundacji dotarła paczka zawierająca 12 jaj SCP-111, a dokument 111A został wysłany wiadomością elektroniczną. Mobilna formacja operacyjna Alfa-4 nie była w stanie zlokalizować nadawcy. Dokument 111A. Nowość od doktora Wondertainmenta! Smocze ślimaki! Idealni podopieczni dla dzieci kochających fantazy. Instrukcja opieki i wykluwania. Po przeczytaniu tego dokumentu wyjmij jaja z pudełka. Ostrożnie! Jaja smoczych ślimaków są delikatne. Włóż jaja do ciepłego, bezpiecznego miejsca i odczekaj 7 do 10 dni. Trzymaj swoje nowo wyklute smocze ślimaki, by mogły się tobie przyjrzeć i pomyśleć, że jesteś ich mamusią. Raduj się swoimi nowymi, podopiecznymi smoczymi ślimakami! Aby nakarmić swoje smocze ślimaki, podawaj swoim nowym, małym przyjacielom surowe warzywa. Sałatę, kiełki Brukseli, fasoli i wszelkie sałatki, których nie chcesz. Pamiętaj, aby podawać im wodę. Przynajmniej szklaneczkę dziennie. Ku twojemu zadowoleniu smocze ślimaki istnieją w 6 rodzajach. Hoduj unikalnych podopiecznych. Rodzaje. Mazi brzuchy. Kochani i maluścy mali goście z ekstraczerwoną skórą, małymi czarnymi rogami i brzuszkami, a także centkowanymi muszelkami. Piękne, drozdopodobne, niebieskie jaja. Mułosmoki. Delikatne, małe istotki z eleganckim, bananowym odcieniem skóry, zakręconymi rogami i paskowanymi muszelkami. Bladawe jaja jak u kurczaków. Klejowiwerny.
Ciemna, szaro-niebieska skóra, spłaszczone muszelki i rogi do zderzenia sprawiają, że klejowi werny wyglądają jak maciubkie wodne monstra. Jaja mają fantastyczny, szklano-zielony kolor. Kluchorobale. Zielone i złote paski, szpiczaste muszelki oraz pojedyncze rogi, a nawet mętne ogony. To wszystko sprawia, że kluchorobale są wspaniałymi podopiecznymi. Jaja są blade, nieco srebrzyste. Świecosmoki. Nowość od doktora Wondertainmenta. Ci mali goście mogą sobie wyglądać jak niebieskie mazibrzuchy, dopóki nie zaświecą. Tak jest! Świeci smoki świecą w ciemności. Jaja są złote i mają małe czerwone kropki. Maziowiwerny. Pucułowate, zielonoskóre i kopułowo-muszelkowate maziwiwerny to świetni podopieczni. Jaja są przeźroczyste, więc możesz ujrzeć małe smokoślimaki w środku. Dla rodziców. Jako, że smocze ślimaki doktora Wondertainmenta oddychają ogniem, często wywołują domowe pożary. Maksymalną dawkę zabawy i bezpieczeństwa da trzymanie gaśnicy w łatwo dostępnym miejscu. Pomimo tego doktor Wondertainment nie jest prawnie, moralnie ani finansowo odpowiedzialny za żadne powstałe zagrożenia, zgony czy uszkodzenia mienia w rezultacie niebezpiecznego użytkowania smoczych ślimaków lub innych produktów doktora Wondertainmenta. Czytając ten dokument i inkubując swoje jaja smoczych ślimaków, wyrażasz zgodę na wszystkie powyższe regulacje i rezygnujesz ze swoich praw do pozwów sądowych, organizowania bojkotów, protestów, pojedynków honorowych itd. Miłego użytkowania!